to błękitny kwiat, pachnący świat, uśmiechnięte dni. Kocha słońca blask, dziś zapraszam nas do ogródka gdzieś wśród traw. Krzepu, krzepu, blask zór, blask zór, za chwilę poznasz już pachnący fifi świat. Lekcja latania. Jestem Fifi Niezapominajka. Biegam za motylem. Uwielbiam motyle. Ja też. Ślimaczku? Zaraz. Zaraz tam będę. Pośmiesz się, ślimaczku. Nie mam czasu czekać cały dzień. Muszę koniecznie coś z tym zrobić. Lecę. Ale... nie możesz iść beze mnie. Żądełko! Gdzie jesteś? Żądełko! Żądełko nie chce się już więcej ze mną bawić. I co o tym myślisz, żądełko? Nie jestem jeszcze tego pewien. Proszę, potrzymaj, a ja sprawdzę. Sprawdzisz? Idealne. Myślę, że żądełko nie chce być już moim przyjacielem. Ale dlaczego? Jestem zbyt wolny. Nigdy nie nadążam za nim. A on lata wszędzie beze mnie. Gdybym umiał latać tak jak ty, trzmieliku, to żądełko znów byłby moim przyjacielem. Chcesz latać tak jak trzmielik i żądełko? Myślę, że możesz. Mogę? Nauczymy cię. Świetny pomysł, trzmieliku. Zrobilibyście to dla mnie? Oczywiście. Czego ślimaczek potrzebuje do latania? Och, na kolorowe płatki. Nie pamiętam. Mają to ptaki. Dzióbki. Nie. Ty i żądełko to nimi robicie. Ja wiem. Bzykamy. Tak. Bzykamy. Bzyk, bzyk, bzyk. Nie. Machacie nimi i wtedy latacie. Wiecie, co oni mają? Skrzydła. Tak, skrzydła. Fifi Niezapominajka zapomniała. Ale skąd ja wezmę skrzydła? Zrobimy je, a Fiołeczka i Prymulka nam pomogą. One potrafią zrobić wiele rzeczy. Chodźcie, idziemy. To była ciężka praca. Ciekawe, co powie ślimaczek, gdy zobaczy, co dla niego mam. Muszę jeszcze dodać kilka takich listków jak ten. Idealnie. Skończyłyście? Tak sądzę. Chodź, wypróbujmy je. Są doskonałe.
Co mam teraz robić? Ależ to proste. Musisz tylko bardzo mocno machać skrzydłami i wtedy polecisz. Uwierz mi. Nie działa. Chyba potrzebujesz pomocnej dłoni. Chodźcie wszyscy. Pchajcie! Och, ślimaczku, nic ci nie jest? Nie, wszystko w porządku. Nic mi się nie stało. To zupełnie jak latanie. Na pewno ci się uda, ślimaczku. Ale czy to bezpieczne? Skacz, ślimaczku. Warto spróbować. Nie wiem, czy mi się uda. Pewnie, że ci się uda. To fajna zabawa. Po prostu skacz. Nie potrafię. Nie podoba mi się to. To nie ma sensu. Nie zrobię tego. Nigdy nie nauczę się latać. Ślimaczku? Ślimaczku! Na spleśniałe maliny. Gdzie on się podział? Chcę mu pokazać mój wspaniały wynalazek. Skacz, ślimaczku. Nie możesz się teraz poddać. Właśnie, że mogę. Jestem beznadziejny. Nic dziwnego, że żądełko nie chce być moim przyjacielem. Ale my chcemy być twoimi przyjaciółmi. Żądełko był moim najlepszym przyjacielem. Ślimaczku, przestań tak zawodzić! Tak, szefie? Na co się gapicie? Żądełko, co tutaj robisz? A jak myślisz? Szukam ciebie. O, mnie? Tak. Widzisz, tak długo ci zajmuje dojście gdziekolwiek, że czekając na ciebie wymyśliłem... No, wiem, że nie chcesz być już moim przyjacielem. O czym ty mówisz? W każdym razie przyniosłem coś dla ciebie. Mój wspaniały wynalazek! Zawiązuję ten sznur wokół siebie, a ty siadasz na materiale. I kiedy ja lecę, ty lecisz ze mną! Chcesz powiedzieć, że zrobiłeś to dla mnie? Nie, ty ślimaku! Zrobiłem to po to, żebym już nie musiał na ciebie czekać! Gotowy? Co się dzieje, ślimaczku? Nie podoba mi się. Zabierz mnie na dół. Chcę na dół. Niedobrze mi. Niedobrze ci? Czas na awaryjne lądowanie. Trzymaj się mocno. W porządku, ślimaczku? Nie wyglądasz najlepiej. Nic mi nie jest. Już nigdy nie polecę. To było straszne. Mój biedaku. Słyszałaś, Fifi? Latanie jest straszne. Fifi? Gotowy? Startujemy, trznieliku! Pa! Do zobaczenia wkrótce! Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi na podstawie tłumaczenia Weroniki Difolko-Zębaczyńskiej, Ewa Plugar. Dźwięki montaż Wiesław Jurgała. Teksty piosenek Wiesława Sujkowska. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Joanna Węgrzynowska, Grzegorz Drojewski, Katarzyna Tatarak, Rafał Walentowicz, Magdalena Krylik, Paweł Szczesny, Katarzyna Łaska, Anna Ozner, Magdalena Tul i Anna Sochacka.